więcej problemów, to sprawiły pytania z działu statystyki. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę historyczną i o przepisy gry, z którymi większość chyba uczestników tutaj, tak mi się wydaje, miała problemów, no to czułem się mocniejszy po prostu. Był to trudny test. Lata 70. nie zgadywaliśmy, tylko byliśmy pewni odpowiedzi. Okazało się, że zarówno ja, jak i Andrzej mieliśmy 5 błędów. Bardzo sprawiedliwy test, bo wszechstronny i o przepisach gry, i o historii AZS-u, i również o jakichś takich szczegółach, drobiazgach i tak dalej. 70 lat, kawał czasu. Warto było przyjść i brać udział. Budujemy.